Łzy się pojawiły. No, jakby na początku się bardzo cieszyłam, z biegiem czasu już nie było tak łatwo. I szczerze mówiąc, były tam takie rzeczy, które bardzo jakby mną wstrząsnęły i szczerze mówiąc, no popłakałam się milion razy. Nigdy nie miałam takiej ochoty, żeby uciec i zrezygnować z tego. Nigdy, nigdy. Zawsze chciałam iść do przodu, ale naprawdę były momenty, kiedy po prostu chowałam głowę pod nogi, kuliłam się i płakałam, no bo nie było łatwo, po prostu to ale nie, też, to nie jest łatwe. Też były takie momenty, które nas łamały, kiedy widziałyśmy, jak tam żyją ludzie. Naprawdę. Ten program też nam pozwolił bardziej docenić to, co mamy, jak żyjemy. Że no naprawdę były bardzo wzruszające momenty. To jest niesamowite, też zobaczycie w przyszłych odcinkach, jak to będzie wyglądać dokładnie, jak wiele to znaczy, że nie masz nic i dasz wszystko, a jak coś masz, to nie dasz nic. Jakby tam wstrząsnęło mną bardzo to, jak zobaczyłam, że pewna kobieta, opowiem, to pewna kobieta nie miała nic, a chciała mi oddać wszystko. To było niesamowite i to mną tak wzruszyło, że... Też zauważyłyśmy to, że im biedniejsza rodzina, tym szybciej chciała nam pomóc. Tak. To było niesamowite. Zazwyczaj tak jest, że im mniej się ma, tym bardziej chce się pomagać innym. Dokładnie. I szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy, jak tylko widzę jakiegoś bezdomnego na ulicy albo osobę, która potrzebuje pomocy, no to ja bez wahania po prostu pochodzę, pomagam. I też miałam taką sytuację właśnie na Nowy Rok, już było po programie po nagraniach, że zobaczyłam po prostu w Nowym Jorku bezdomnego na ulicy 1 stycznia, dzień po Sylwestrze. A i podeszłam i po prostu dałam wszystkie pieniądze, jakie miałam w portfelu, mówię God bless you, no. And happy new year! Ten program na pewno uczy wszystkich. Myślę, że jak widzowie też będą to oglądać, on uczy takiej pokory i jest wielką wartością tak naprawdę.